Jestem zadowolony z tej decyzji. Prezydent pokazał, że jest strażnikiem dialogu społecznego, tak przewodniczący NSZ Solidarność, Piotr Duda skomentował wniosek prezydenta Andrzeja Dudy do Trybunału Konstytucyjnego w.s. noweli do zniesienia górnego limitu składek na ZUS. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Parlament uchwalił ją 15 grudnia. Jak? Prezydent skierował w piątek do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczącej zniesienia górnego limitu składek na ZUS. Zastrzeżenia głowy państwa dotyczą dochowania standardów procesu legislacyjnego. Nowelizacja stanowi, że od 2019 roku miałoby nastąpić zniesienie limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający obecnie nie płacą składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Obecnie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. Jestem zadowolony z tej decyzji. Prezydent pokazał, że jest strażnikiem dialogu społecznego, bo w końcu powołuje członków Rady Dialogu Społecznego. Teraz czekamy na decyzję Trybunału, powiedział w TVP Info Duda. Wyraził też nadzieję, że TK podejdzie do sprawy w sposób odpowiedzialny i merytoryczny. My nie chcemy TZW emerytalnych kominów. Jeżeli pan premier Morawiecki, jeszcze jako wicepremier minister finansów, mówił o tym, że chce, aby ok. 5 miliardów złotych wpłynęło do budżetu, to tu pan minister się mylił. Dlatego, że wszyscy, którzy zarabiają miliony, uciekną spod tego topora, w kontrakty, w działalność gospodarczą? Zostaną ci, którzy są na umowach o pracę, argumentował szef NSZ Solidarność. Duda odniósł się także do wtorkowej rekonstrukcji rządu. Powiedział, że jest optymistą, ponieważ, w jego ocenie, w resortach zasiadły osoby, które prowadzą dialog społeczny. Oczywiście kibicuję też nowemu ministrowi zdrowia, bo naprawdę przed nim wielka walka, jeżeli chodzi o dobro pacjentów, ale i o dobro pracowników, dodał.